Czy to już forma na ekstraklasę? Katarzynki wzięły udział w turnieju imienia Małgorzaty Dydek w Toruniu. Energa w niedzielę zagra w inauguracyjnym spotkaniu Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. W tym sezonie torunianki będą broniły brązowego medalu z poprzedniego sezonu. Witamy z hali popularnego Spożywczaka. Pierwszy raz w tym sezonie mamy okazję obejrzeć w akcji nowy, przebudowany zespół Energii Toruń. To jest przedsezonowy turniej, w którym grają trzy drużyny: Energa Toruń, AZS PWSZ Gorzów i zespół z Kowna, który jest brązowym medalistą Mistrzostw Litwy. Dziś pierwsze spotkanie tego turnieju. Energa Toruń w roli gospodarza podejmuje AZS PWSZ Gorzów. No i to przede wszystkim sprawdzian dla trenera Omanicia, który chce wypróbować zagrywki, które trenowały dziewczyny przez cały ten okres przygotowawczy i zobaczyć, czy zespół jest już przygotowany do ligi. A przypomnę, że już w najbliższy weekend Energa we własnej hali zmierzy się w derby Pomorza z Artego Bydgoszcz. To będzie na pewno niezłe spotkanie, bo ekipa z Bydgoszczy wzmocniona przed sezonem na pewno postawi twarde warunki ekipie Omanicia. No i to spotkanie dzisiejsze i kolejne w niedzielę z ekipą z Litwy pozwoli naszym szkoleniowcom zapoznać się z formą drużyny. Przede wszystkim zobaczyć, czy wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Po pierwszej połowie przewaga gospodyń była wyraźna. Prezes Katarzynek Maciej Krystek był optymistą przed nadchodzącym sezonem. Stawiacie sobie jako cel obronienie tego brązowego medalu z zeszłego sezonu? Każdy by chciał powtórzyć najlepszy swój wynik. Ten sezon zapowiada się takim niepewnym, nie powiem, że może trudnym, bo jest chyba dość duża różnorodność w tym sezonie. Trener Katarzynek Almedin Omanić był zadowolony z przebiegu przygotowań do nowego sezonu. Trenerze, wiem, że szykujecie się już do operacji Artego, tak? To już za 8 dni od dzisiaj licząc. Będzie trudny mecz? Każdy mecz będzie trudny, widać było zgłoszonym. Ta pierwsza kwarta, że nie radziliśmy najlepiej, później odskoczyliśmy troszeczkę, także każdy mecz będzie trudny. Gra pan tutaj czasami na dwie wysokie, taki wariant też pan ustawia? No, gramy na wszystko, gramy na dwie wysokie, tu mamy tylko jedną wysoką, jak można powiedzieć, to jest Milica i także, że to wszystko są, szpila gra cały czas na czwórce, to jest czwórka, trójka, tak, także, że mamy tą jedną prawdziwą piątkę i to są wszystkie takie fałszywe czwórki, jak można tak powiedzieć. O szansach drużyny w nadchodzącym sezonie rozmawialiśmy też z dyrektorem klubu Krystyną Bazińską. Trwa już operacja Artego, za nami turniej, który ma przygotować nasz zespół do tego meczu. Duże szachy, nawet nie można filmować. To znaczy, to jest bardzo ważny dla nas mecz, pierwszy mecz w sezonie. Nie dość tego, zaczynamy z górnego C, ponieważ zaczynamy od derbów. No tutaj na widowni, jak panowie dobrze się rozejrzycie, jest prezes Artego, pan Czesław Woźniak. Zresztą zadzwonił dzisiaj z pytaniem, czy przyjmiemy go na meczu. Powiedzieliśmy, że oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Artego jest, pojechało na turniej do Łodzi. Także też się przygotowuje i myślę, że boimy siebie się nawzajem na pewno bardzo. Niestety do gry cały czas nie jest zdolna skrzydłowa Róża Ratajczak. To pytanie, jak zdrowie chyba na miejscu? Tak, zdrowie jak najlepiej. Czekam jeszcze półtora miesiąca, myślę, że wejdę już w trening normalny, w grę. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? Nie ma co się spieszyć przede wszystkim. Właśnie, trener mówił, że na siłę nie będzie cię wprowadzał, to chyba dobrze. Tak, trener myślę, że bardziej się boi ode mnie póki co, bo zacząłem już trenować i ja tak na luzie podchodzę, ale trener wszystko ostrożnie, tutaj dziewczynom każe uważać na mnie, ale jest dobrze. W ostatniej części gry przewaga torunianek urosła do ponad 30 punktów. No i mamy 0,7 sekundy do końca spotkania. W momencie, kiedy dotknie piłkę Lauryn Bell, zabrzmi ostatnia syrena. Wynik to 81-48. Tak kończy się pierwsze spotkanie turnieju imienia Małgorzaty Dydek w skali Spożywczaka. AZS Gorzów przegrał z Energą Toruń 48-81.
Po ostatnim gwizdku sędziego torunianki były zadowolone ze swojej gry i deklarowały, że w tym sezonie powalczą w lidze z najlepszymi. Kamila, dzisiaj wynik chyba nie był najważniejszy. Chodziło o to, żeby się przygotować do operacji Bydgoszcz. Tak, wszystko idzie, mam nadzieję, w dobrym kierunku. Dużo jeszcze przed nami, bo dużo mankamentów w obronie. W ataku musimy się zgrać. Indywidualne umiejętności są, tylko musimy to sklecić w całość. Ze swojej postawy w sparingu z Gorzowem nie była zadowolona Martyna Koc, która wzmocniła zespół przed sezonem. Takie dni też się zdarzają i tak jak już mówiłam wcześniej, bardzo mi jest przykro, że pierwszy raz przed swoją publicznością pokazałam się z tak słabej dyspozycji rzutowej, ale mam nadzieję, że odrabiałam to w obronie. Jedyne, co mogę obiecać, to to, że naprawdę będę pracowała cały czas nad tym i będę się starała lepiej. No to jest sport. Raz jest dyspozycja, raz jej nie ma. No. Przypomnijmy, w najbliższą niedzielę torunianki we własnej hali podejmować będą rywala z Zamiedzy, zespół Artego Bydgoszcz. To będzie mecz inaugurujący rozgrywki Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet.